co ważne w regionie. Radio Żnin FM. Rozmowa dnia na antenie Radia Żnin FM. Ania Jerecka raz jeszcze zamelduje się przy mikrofonie, a razem ze mną obiecany gość. Dzisiaj razem ze mną Karol Soberski, którego znacie niejednokrotnie już z anteny Radia Żnin FM. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Karol dzisiaj w zupełnie innej roli. Wcześniej zachęcał do czytania swoich książek, opowiadał o historii, dzisiaj o turystyce, bo portal, który też niejednokrotnie cytowaliśmy na antenie Radia Żnin FM, Informacje Lokalne, zmienił swoją nazwę na Pojezierze 24. I sprawcą tego wszystkiego właśnie jest Karol, który jest redaktorem naczelnym tego portalu. Karolu, za jaką to sprawą tak się wydarzyło, że z informacji lokalnych bardziej w stronę turystyki? Wynika to z tego, że po 12 latach pracy w portalu informacjelokalne.pl cały czas też, nie ukrywam, turystyka, historia mnie interesowała. I po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że 12 lat jestem zmęczony polityką, zmęczony tymi wszystkimi takimi bieżącymi działaniami, chodzeniami na sesje, na różne inne. Znam to bardzo dobrze. Dokładnie, tak. A uznałem, że nasz region jest tak bogaty w atrakcje historyczne, turystyczne, tym bardziej jak jeżdżąc po Polsce, szczególnie Dolny Śląsk, czy Pomorze, Mazury, widziałem, że tam potrafią promować te zabytki, a z przykrością to mówię, a w naszym regionie i zarówno Wielkopolska, jak i Kujawsko-Pomorskie od wielu lat promowany jest tylko Szlak Piastowski, no i przy okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego to powstanie, a cała reszta naszych atrakcji, naszych zabytków leży, tak powiem, odłogiem. No i podjąłem decyzję na początku tego roku, że czas to zmienić i powołać coś, co za mną chodziło, bo ja oprócz informacji lokalnych.pl miałem też od kilku lat taki portal turystykalokalna.pl. Połączyłem siły tych dwóch portali, poszukałem świetnych dziennikarzy, współpracowników i dokładnie 6 tygodni temu, 9 czerwca, ruszył nasz portal pojezierze24.pl. Portal obejmuje tereny od Poznania do Bydgoszczy, w sumie to jest 10 powiatów, oprócz wielkopolskich, czyli gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, obornickiego, wrzesińskiego, słupeckiego. Mamy także kilka gmin z poznańskiego, czyli Murowana Goślina, Czerwonek, Pobiedziska, Swarzyn, Kostrzyn i Kleszczewo. A z kujawsko-pomorskiego mamy powiaty mogileński, żniński, nowrocławski i dwie gminy z nakielskiego, czyli Ksenia i Szumin. Dlaczego te 60 kilka gmin? Ponieważ uznaliśmy, że ten obszar jest bardzo sobą zżyty. Z jednej strony poprzez ten wspomniany Szlak Piastowski, Powstanie Wielkopolskie, ale też nie ukrywam, że przedwojenne województwo poznańskie obejmowało pewne gminy z kujawsko-pomorskiego. A co najbardziej mnie zaskoczyło, jak bywałem czy na przykład w Mogilnie, czy w powiecie żnińskim, w wielu gminach słyszałem czy od włodarzy, czy od radnych, czy od mieszkańców, że mimo że są administracyjnie w kujawsko-pomorskim, to mówimy w Wielkopolsce. Tak, więc no, tak zdarza się. To zgadza. Nawet u nas na Pałukach tutaj Wielkopolska pyra przecież. Dokładnie, tak. No i uznałem, że taki portal trzeba zbudować. Pierwotnie, nie ukrywam, mieliśmy startować jesienią tego roku, ale przez sprawę z koronawirusem firma z Elbląga, która mi budowała stronę, stwierdziła, że mają większe moce przerobowe, no i ruszyliśmy przed wakacjami. Na naszym portalu oprócz atrakcji turystycznych, takich ogólnie znanych, które są dostępne, staramy się także szukać miejsc, które nie są typowymi atrakcjami turystycznymi, nie znajdzie się ich w przewodnikach, gdzieś na stronach internetowych, ale są miejsca, które warto turystom pokazać i nasi dziennikarze, praktycznie mamy w każdym powiecie dziennikarza, starają się docierać do tych miejsc, pokazywać, fotografować, filmować. Także oprócz typowych zabytków, muzeów, także pokazujemy jeziora, pokazujemy przyrodę, pałacy, dwory, także skarby, tajemnice, ale także są i ogłoszenia, jest baza noclegowa, gastronomiczna. Mogą się do nas też ogłaszać firmy, samorządy. Wkrótce pojawią się quizy takie historyczno-turystyczne i wiele, wiele innych ciekawych przedsięwzięć, które z każdym tygodniem coś nowego na portalu się pojawia. Na portalu pojawiła się też zapowiedź, która znalazła się również na naszym Facebooku. Możecie sobie wejść, to od razu przeczytacie zapowiedź, zobaczycie pana Karola, którego dzisiaj gościmy w studiu. Nawet dzisiaj, nie wiem czy to przypadek, ale pojawił się artykuł dotyczący naszej 15-wiecznej baszty ze Żnina. Tak się złożyło. Tak, tak się akurat złożyło. Jutro będzie z kolei artykuł o kościele św. Floriana. Autorem obu jest Damian Rybak.
ale już wcześniej były publikacje związane z powiatem żnińskim. Staramy się z każdego, w każdym tygodniu z każdego powiatu po kilka artykułów publikować. Po tych 6 tygodniach mamy gdzieś na stronie około 400 już artykułów, atrakcji turystycznych. I mamy już te sygnały od czytelników, że wielu czytelników jeździ czy to rowerem, czy samochodami po tych miejscach, które pokazujemy. I co jest najciekawsze, wiele osób, mimo że mieszka od urodzenia na Pojezierzu Gnieźnieńskim, twierdzi, że nie wiedziało o tym, że aż takie naprawdę perełki w naszym regionie są, których niestety nie potrafimy sprzedać poza Wielkopolskę czy Kujawsko Pomorskie. Mieszkańcy o tym nie wiedzą, to już tym bardziej instytucje odpowiedzialne za promocję turystyczną tych dwóch regionów niestety nie potrafią tego sprzedać na zewnątrz. My się staramy to robić. Prawda jest też taka, że w skład redakcji na tą chwilę to jest 20 osób, to są pasjonaci, to są ludzie, którzy potrafią o 4-5 rano wstać i pójść, pochodzić po jakimś kompleksie leśnym, fotografować z ukrycia zwierzęta, czy odkrywać jakieś nieznane kurhany, jakieś nieznane kościoły, opuszczone miejsca. I chcemy to wszystko właśnie turystom, mieszkańcom pokazywać, bo uznajemy, że tak, że to jak jest w naszym logo, odkrywaj, Pojezierze Gnieźnieńskie, odkrywaj i wypoczywaj. Czyli z jednej strony chcemy, żeby tutaj ludzie przyjeżdżali, wypoczywali, a z drugiej strony chcemy pokazywać, jakie naprawdę cuda, przepiękne miejsca mamy na Pojezierzu Gnieźnieńskim, o których niestety się nie mówi. Ta epidemia koronawirusa właśnie sprawiła to, że może częściej niż zazwyczaj będziemy decydować się na te wycieczki i to był właśnie ten cel, dla którego cię dzisiaj zaprosiłam do nas, żeby może przybliżyć takie cele wycieczki niedzielnej, sobotniej, weekendowej naszym słuchaczom, czy to rowerem, czy to pieszo, może też takie są tutaj atrakcje, czy to może właśnie wsiąść do auta, już nie do pociągu, bo z pociągami myślę ciężko, ale do auta i się wybrać w taką ciekawą, nieznaną nam przygodę, bo są informacje faktycznie, które znamy, jak na przykład Rzym. Też tutaj wyskakuje taki artykuł, ta karczma Rzym się nazywa, to też niedaleko nas, ale są takie ciekawe miejsca, o których nie wiedzieliśmy, a które są warte odkrycia i ciekawe zwiedzenia. Gdybyś mógł przygotować nam taki plan wycieczki na jeden dzień chociażby w ciągu wakacji. No to z tym może być kłopot, ponieważ atrakcji na Pojezierzu Gnieźnieńskim jest tyle, że naprawdę tak na gorąco trudno cokolwiek polecić, ale spróbujmy. Na przykład powiat wągrowiecki. Warto pojechać do Mieściska. W Mieścisku znajduje się takie muzeum znanego, już nieżyjącego leśnika Stanisława Pijanowskiego. On miał niedaleko Orchowa głuchą puszczę. Człowiek przez całe życie zbierał niezwykłe rzeczy, począwszy od krzyżackich mieczy, skończywszy na pasiakach z Auschwitz na przykład. Po jego śmierci niestety tylko część tych zbiorów, bo część przepadła, znajduje się w Mieścisku. Będąc w Mieścisku warto pojechać do Budziejewka, tam jest największy w Wielkopolsce głaz, Święty Wojciech. Stamtąd polecam pojechać do Wągrowca. Wjeżdżając do Wągrowca można po prawej stronie zobaczyć chyba jedną z największych, jeśli nie największą w Wielkopolsce piramidę. Tyle ciekawa historia, że podobno w tej piramidę zbudował rotmistrz wojsk napoleońskich Franciszek Łakiński. Legenda mówi, że jak umarł, to jego trumna została powieszona na łańcuchach i we wnętrzach tej piramidy wisi. Za piramidą jakieś 100 metrów znajduje się drugi pomnik, gdzie podobno pochowany jest jego koń. Później wiadomo, w Wągrowcu warto zobaczyć skrzyżowanie rzek, czyli tak zwaną bifurkację wągrowiecką, chociaż tutaj niektórzy mogą się skrzywić, bo podobno to nie jest bifurkacja, tylko to jest podobno sztucznie wytworzone. Tak, zbudowane, tak. Ale warto zobaczyć to miejsce, warto zobaczyć klasztor dawny, dzisiaj tam są Pauliny w Wągrowcu, też są przepiękne zabytki. Stamtąd można pojechać do Tarnowa Połuckiego, to jest parę kilometrów za Wągrowcem, gdzie jest najstarszy w Polsce drewniany kościół. Będąc tam, można pojechać na jezioro Bracholińskie, tam jest taka ostoja zbudowana przez gminę Wągrowiec. Przepiękne miejsce, gdzie można podglądać ptaki, można odpocząć. Stamtąd też już jest parę kilometrów do Łekna. I tak naprawdę ta trasa zajmie nam calutki dzień. W powiecie gnieźnieńskim polecam ciekawe miejsce, na przykład zacząć od Mielna, gdzie można zobaczyć tamtejszy pałac, dęby najstarsze w Polsce. Dom Mieliński w tym roku ukończył 1052 lata. Tak naprawdę mało kto o tym wie, że taki dom w ogóle istnieje, że jest najstarszy w Polsce i to jest udokumentowane, bo u konserwatora przyrody w Poznaniu są dokumenty na to, że on ma tyle lat, a tak naprawdę nikt o tym nie wie.
w Mielnie możemy zobaczyć także Kaplicę Rotundę. To jest dowód wielkiej miłości von Wendorfa, właściciela Mielna, do swojej żony, bo jego żona, będąc w Modenie, zobaczyła taką kaplicę poświęconą jednemu z królów gotyckich. No i zażyczyła sobie, żeby mąż jej coś takiego wybudował. Oczywiście on wybudował i miniaturę tego, bo gdyby miał wybudować w oryginale, no to myślę, że mogłoby miejsca nie starczyć. No i ta kaplica jest z polnego kamienia, przepiękna, w kształcie rotundy, bardzo mało znana. Jadąc dalej w lesie możemy trafić na, o czym już też na antenie radia opowiadałem 2 albo 3 lata temu, na miejsce, gdzie Niemcy pogrzebali pacjentów szpitala Dziekanka, takie jedyne w regionie. Później Popowo Ignacewo, co opisywałem w moich książkach, kościół, pałac związany ze skarbem Franciszka Saskowskiego. Stamtąd 6 km do Łopienna. W Łopiennie najmniejsza kalwaria w Polsce, przy tamtejszym kościele. Jadąc z Łopienna w kierunku na Kiszkowo, można natrafić na miejsce zwane Kuś, koło Gorzuchowa w gminie Kłecko, gdzie zostały spalone 250 kilka lat temu ostatnie, cudzysłowie, czarownice, 10 kobiet, w tym 2 małe dziewczynki. Później pojazd w Zakrzewie, czy na przykład z Zakrzewa pojechać do łagiewni kościelnych, gdzie na stawie jest wyspa, dawniej zwana lodownią, miejscowi mówią to kipa. Przez wiele lat była zaniedbana, 3 lata temu wójt gminy Kiszkowo pozyskał fundusze, odremontował tą kipę. Jest most pływający, który na tą wyspę prowadzi. W tej lodowni znajdują się eksponaty z Izby Pamięci Tradycji gminy Kiszkowo, która się znajduje w tamtejszej szkole. I stamtąd na przykład pojechać na stawy kiszkowskie, jak to się mówi, Mała Biebrza, gdzie w sezonie można kilkadziesiąt tysięcy ptaków, praktycznie, jak się mówi, chyba 80% tych wszystkich ptaków, które w Polsce są dostępne, można na stawach kiszkowskich zobaczyć. I taka wycieczka też nam zajmie praktycznie cały dzień. Wspomniałeś o Rzymie, akurat tak się zdarza, że wczoraj mieliśmy taką małą wycieczkę Rogowo, Rzym, Recz, Kowalewo. Praktycznie zajęło nam to pół dnia w Reczu, Dom Chrobry, przepiękny, ale niestety... Zapomniany. Tak, totalnie zapomniany i tak naprawdę, nie wiem, kto się nim opiekuje, ale z tego miejsca apel, żeby jakąś tablicę tam postawić z informacją, ile ma ten dom lat, że jest legenda, że na niego się mówi też dąb diabła weneckiego. To może powiedz, Karol, dlaczego? No, podobno Mikołaj został zamieniony za te swoje czyny w Wenecji, w to drzewo i to rośnie. No drzewo jest okazałe, więc nie wiem do końca, czy to tak prawda, bo gdyby było to drzewo takie troszeczkę jakieś szkaradne, to bym uwierzył, że został za to pokarany. Tam jest też przepiękny pałac, niestety nie można go zwiedzać, tam się znajduje dom seniora. Przepiękny wiatrak, chyba z 1937 roku. Na terenie prywatnym można go fotografować tylko z drogi. Ale też w takim niekoniecznie dobrze wizualnie wyglądającym stanie. Tak, tak, zgadza się. No i sama miejscowość Rzym. No, ja w artykule apeluję tu też poprzez radio też do mieszkańców Rzymu, byłych, obecnych, o jakieś zdjęcia, no bo to, co ja napisałem w artykule, no wiele lat temu mój tata mi opowiadał, że w latach 60. z Kłecka dzieciaki były wożone na wycieczki do Rzymu i nauczycielka im pokazywała miejsce po karczmie, gdzie Twardowski z diabłem się przekomarzał. No, wczoraj jak byliśmy w Rzymie, to tak naprawdę nie można takiego miejsca znaleźć. Nie wiem, czy ta karczma była, czy nie było tak naprawdę. A miejscowość, ja się trochę też tak dziwię, no bo każda inna miejscowość, gmina by wykorzystała Rzym. Wielu turystów do nas pisze komentarze, że im się kojarzą Wenecja, Paryż i Rzym, prawda? Byliśmy w Paryżu też, pisaliśmy o Paryżu, no jak wygląda pałac w Paryżu, można na portalu pojeździe24.pl zobaczyć. Postać Aleksandra Guicciego, który to wybudował, no jest postacią też niezwykłą. Wenecja, wiadomo, znana przez wąską torówkę, przez diabła, a Rzym tak naprawdę no z niczym się nie kojarzy. Zapomniany, właśnie zapomniany. Jak ten dom. Tak, jak ten dom, tak. I takich wycieczek, zresztą na przykład sami Nowrocław mógłby też posłużyć za nawet pewnie weekendowy wypad. Szczelno z pięknymi zabytkami. Żnin, podejrzewam, też można było spokojnie przez cały weekend zwiedzać. I takich atrakcji jest naprawdę bardzo wiele w naszym regionie. A o tym mówię, tak jak wspomniałem, nikt o tym nie pisał. Mamy naszą dziennikarkę z np. z powiatu obornickiego. Się okazuje, że pod Obornikami są ruiny klasztoru franciszkańskiego. Mało kto o tym wie. Przepiękne ruiny, które można zwiedzać. Są przepiękne pałace. Jest na przykład niedaleko Rogoźna miejscowość, jeśli nie przekręcę, Słomowo, gdzie stoi pałac, no niestety też zrujnowany, który był na wzór Wersalu budowany. My o tym pisaliśmy tydzień temu bodajże na naszym portalu. I powiem szczerze, że ja, mimo że tą turystyką się interesuję od wielu, wielu lat,
i wydawało mi się, że znam bardzo dobrze ten region. Jak dziennikarze przysyłają publikacje, no to czasami aż nie dowierzam, że między Poznaniem a Bydgoszczą jest aż tyle przepięknych pałaców, dworów, zamki się zdarzają, jak chociażby pod Miłosławiem w Bugaju jest przepiękny zameczek i wiele, wiele innych atrakcji, o których naprawdę nie mamy zielonego pojęcia. Jeździmy gdzieś po Polsce, chwalimy na przykład, i chwała im za to, Dolny Śląsk, że potrafią sprzedać tak promocyjnie swoje zamki, pałace, a Wielkopolska tak naprawdę, czy Kujawsko-Pomorskie, no nie stoi w tyle, aż tak bardzo jak się wydaje, tylko, że niestety, albo stety, u nas się przyjął promować Szlak Piastowski i bardzo dobrze, ja nie mam nic do Szlaku Piastowskiego, broń Boże, promujmy jak najbardziej, ale nie zapominajmy o innych atrakcjach, które w naszym regionie są, bo naprawdę to są rzeczy, które inne mogą pozazdrościć, szczególnie, że jeszcze w wielu miejscach żyją ludzie, wiekowi już niestety, i trzeba ich szybko wyłapywać, bo za chwilę odejdą na drugą stronę, którzy mogą nam bardzo sensacyjne, ciekawe historie opowiedzieć o pobycie wielu osób. Na przykład mało pewnie kto wie, że w 2021 roku miejscowość Kołdrąb koło Janowca Wielkopolskiego miała być przekazana jako dar dla Ignacego Jana Paderewskiego. Na szczęście tak się nie stało, jak twierdzą miejscowi. Trafiła w ręce rodziny Haberów. Przerwę, Karol, bo tak. Właśnie przy okazji tego Ignacego Paderewskiego, my kiedyś rozmawialiśmy o tym na antenie i muszę ci powiedzieć, że przypomniałam sobie tą informację nie tak dawno i szukałam w internecie takiej informacji. Nie ma takich informacji. Jest na pojeździu24.pl. Teraz tak. My pisaliśmy jakieś 2 tygodnie temu o pałacu w Kołdrąbiu i podaliśmy też właśnie źródło, gdzie jest informacja o tym, że Paderewski miał otrzymać. Więc jesteś naprawdę jedynym chyba takim źródłem, bo przeszukałam na sporą część internetu i bardzo się cieszę, że taka strona tutaj powstała. Ale Karol, skoro ty nie wiesz o istnieniu wielu pałaców, to skąd my mamy to wiedzieć, jak ty jesteś tutaj znawcą? Dlatego założyłem ten portal i dlatego polecamy czytelnikom, żeby zaglądać. Oczywiście, zachęcamy po Jeziorze 24. Ja zapytam o ten zespół redakcyjny, bo tutaj wspominasz o tych osobach, które razem z tobą współpracują. Czy to są osoby, które wcześniej były związane, czy są to po prostu pasjonaci, którzy wcześniej może nie związani byli z turystyką, czy opowiadaniem o tych atrakcjach? Zespół redaktorów, dziennikarzy naszego portalu powstał na takim szalonym moim pomyśle, że dwie osoby z zespołu, którzy tworzą informacje lokalne, poprosiłem, żeby współpracowały z nami, a pozostałe osoby to są pasjonaci, przewodnicy, artyści, fotograficy, których ja znałem na przykład z festiwalu, który organizowałem, czy z różnych innych przedsięwzięć turystycznych. A poza tym, jak 9 czerwca nasz portal wystartował, no to nie ukrywam, daliśmy ogłoszenie, że szukamy współpracowników. No i z każdego powiatu praktycznie, że się pozgłaszały osoby, które na przykład gdzieś tam na Instagramie od jakiegoś czasu sobie puszczały fotografie. Jak poprosiłem, czy do tej fotografii, do tych zdjęć potrafią napisać jakiś artykuł, no to zdarzało się, że nie wszystkie osoby, no bo 3-4 osobom podziękowaliśmy, no bo nie potrafiły napisać. To się wydaje proste, napisać artykuł, ale opisać dane miejsce, no ale niestety prawda jest troszeczkę inna. Podziękowaliśmy, ale pojawiły się kolejne osoby. Na dzień dzisiejszy szukamy jeszcze współpracowników z powiatu węgrowieckiego, bo chcemy mieć człowieka w danym miejscu, który na miejscu zna. Powiat inowrocławski, no i Kcynia Szubin. Te trzy działy jeszcze mam nieobsadzone tak naprawdę, no ale przypuszczam, że z biegiem czasu z tych powiatów kogoś znajdziemy, ale też z innych powiatów być może ktoś zrezygnuje albo mu podziękujemy, no bo to różnie w życiu bywa. Dlatego też poprosiliśmy o współpracę kilka osób z Polski, które piszą felietony. Na przykład jest taki program Misja Skarb, znany dla poszukiwaczy, tam jest konsultantem i głównym bohaterem tego programu Radek Herman, archeolog. Radka zna z festiwalu i z wielu naszych akcji i Radek pisze nas felietony. Z Wrocławia Krzysiek Krzyżanowski, pisarz, który 2 świetne książki napisał, Skarb Generała i o Złotym Pociągu właśnie i książkę drugą, no to też pisze takie spojrzenie troszeczkę z zewnątrz na tą turystykę naszą. Marcin Perliński z Brodnicy, też tam działacz miejscowego stowarzyszenia eksploatorów, także troszeczkę inne spojrzenie. I tak powolutku ten zespół dopinamy. I to są większość ludzie pasjonaci właśnie turystyki, historii. Może 2 osoby z tej grupy zawodowo na co dzień zajmują się w formie, że ich praca polega na oprowadzaniu turystów, a cała reszta coś innego robi, a to jest ich pasją. I powiem szczerze, że to jest takie najlepsze
wyjście. Zresztą nie ukrywam, że jeden z włodarzy z województwa kujawsko-pomorskiego, już nie będę wspominał, której gminy, jak dostał informację, że taki portal rusza, to zadał tylko jedno pytanie. Czy portal będą tworzyć urzędnicy, czy pasjonaci? Bo jak urzędnicy to nas w pracy nie widzi, jak pasjonaci to jak najbardziej. No i nasz portal to tworzą typowo pasjonaci, którzy kochają i ten region, i historię, i turystykę. Uwielbiają się włóczyć po tym regionie i odkrywać, przede wszystkim odkrywać nowe miejsca, które warto. I mają ogromną wiedzę dodatkowo. Tak, to czy można wyczytać z tych artykułów właśnie. Jeszcze chciałabym się odnieść do zakładki ekspresowo, bo ona tutaj mówi, albo ja tak domniemuję, że to może być związane z trasą S5. Tak, no i bardzo dobrze się domyślasz, tak. Otóż ten dział ekspresowy S5 powstał tak naprawdę po rozmowach z potencjalnymi reklamodawcami, bo wiadomo, że nasz portal utrzymuje się z reklam, i wielu reklamodawców stwierdziło, że jak powstała S-ka, no to między Poznaniem a Bydgoszczą nie ma żadnego problemu, żeby dojechać do danej gminy, danej miejscowości. Jesteś tego potwierdzeniem. Tak, bo dzisiaj dojechałeś do nas z Gniezna właśnie. Nie ukrywam, że dzisiaj się jedzie z Gniezna 20 minut, przed S-ką chyba jechało się 45 minut, także to robi wielką różnicę. Ale ekspresowo S5, ten dział też jest po to, że chcemy pokazać z jednej strony atrakcje turystyczne wzdłuż S-ki, które są, a kilka takich jest, ale przede wszystkim chcemy pokazać tą część inwestycyjną, bo to muszę podkreślić. Nasz portal oprócz tego, że pokazuje te atrakcje, zabytki, muzea i tak dalej, my chcemy także przekonywać mieszkańców innych regionów, że do nas warto przyjechać, zamieszkać, tutaj z tym regionem związać swoje życie, ale także firmy, że warto u nas inwestować. I na przykład powstają, przykład tak jest w Łubowie, przy Esce powstała strefa ekonomiczna, w wielu innych gminach też podobne strefy powstają, one są bliżej lub dalej od Eski. Ale my chcemy też właśnie pokazać, że ta Eska to jest taki magnes dla przedsiębiorców, że warto w ten region przyjeżdżać, tu inwestować, tutaj zostawiać pieniądze, płacić podatki. I stąd taki dział powstał. On powolutku się rozkręca, ale wierzymy głęboko w to, że za parę tygodni już będzie na takim poziomie, na jakim mi jako twórcy portalu zależy. Wy tutaj też jesteście bardzo dobrym przewodnikiem po naszym regionie, bo tworzycie też taką bazę hoteli, miejsc noclegowych, więc tak naprawdę z waszym portalem można zaplanować sobie całe wakacje, cały urlop. Tak, mi zależało na tym, żeby portal właśnie tak funkcjonował, że jak turysta w nasz region, powiedzmy turysta, nie wiem, z Krakowa, z Wrocławia, będzie chciał wypocząć w Żninie, w Inowrocławiu, w Gnieźnie, to, że jak wejdzie na portal pojeżdżaj24.pl, to na portalu znajdzie wszystko. Znajdzie hotel, gdzie będzie mógł przez nasz portal, bo u nas taką opcję ma, będzie mógł napisać do hotelu, zarezerwować sobie miejsce noclegowe, nawet zapłacić. Będzie mógł znaleźć sobie restaurację, będzie mógł znaleźć kompas imprez, bo na naszym portalu jest kompas imprez, czyli kalendarium wydarzeń z wszystkich 60 paru gmin, które obejmujemy. Imprezy takie, gdzie turysta może przyjść, czyli nie podajemy imprez tak naprawdę dla zamkniętych, dla mieszkańców, tylko takie koncerty, wystawy, różnego rodzaju tego typu przedsięwzięcia. Do tego znajdzie mapy, bo na portalu jest dużo map, na których są zaznaczone te atrakcje turystyczne i będzie mógł spokojnie, czy to z telefonem komórkowym, czy z tabletem, sobie te miejsca pozwiedzać. Także to wszystko, co oczywiście muzea, inne rzeczy, które są ważne dla turysty, że po prostu z naszym portalem będzie mógł wszystko zwiedzić, przenocować, zjeść, spędzić wolny czas. No i powiem szczerze, że ta nasza baza gastronomiczna i noclegowa powolutku się buduje. Są już pierwsze hotele, restauracje, zajazdy. Zapraszamy wszystkie firmy z powiatu żnińskiego, także nawet gospodarstwa agroturystyczne, bo do nich też to jest skierowane. Teraz bon 500+ na wakacje, tak, do wykorzystania w miejscach agroturystyki. To prawda. Także to się tak powolutku też rozkręca, tak jak wspomniałem. Jesteśmy 6 tygodni na rynku i myślę, że za rok, jak w tej porze się spotkamy, no to już będzie kilka tysięcy i miejsc turystycznych, i sporo tych noclegów, gastronomii, bo tak naprawdę trudno w to uwierzyć, ale na Pojezierzu Gnieźnieńskim w tych 60 gminach ja nie myślałem, że aż tyle hoteli, restauracji się znajduje, bo tego tak na co dzień człowiek nie widzi, ale naprawdę można to liczyć w tysiącach miejsc tego typu. Więc jeżeli szukacie takich informacji, to oczywiście odsyłamy na Pojezierze 24 i być może zaciekawieni taką wycieczką, o której tutaj Karol Soberski wspominał, postanowicie zgłębić tą wiedzę na temat danego miejsca i zajrzeć do książki Karola Soberskiego.
bo takie też powstają. Karolu, bo my moglibyśmy rozmawiać tu na temat turystyki i tych ciekawych miejsc w regionie sporo czasu, natomiast nasz czas antenowy nas nieco ogranicza, a wiem, że przygotowujesz kolejne pozycje książkowe. Koronawirus chyba trochę pokrzyżował plany. To prawda. Po ostatniej książce, którą wydałem we wrześniu ubiegłego roku, czyli Skarby i tajemnice powiatu gdzieńskiego, na wiosnę miała powstać książka, o której rozmawialiśmy już na antenie radia, Pałace i dwory pogranicza Wielkopolski i Pałuk, te historie kryminalne. No ale przez COVID-19, nie ukrywam, przełożyłem tą książkę na rok przyszły. Teraz staram się zakończyć sagę o braciach Franciszku Saskowskim, właścicielu Połowa Ignacewa, i Antonim Saskowskim, właścicielu Wyrobek koło Mogilna. Trzecia książka, już taka myślę, że ostatnia, że ta trylogia już zostanie domknięta, będzie miała taki intrygujący tytuł Bankierzy Tajemnic, ponieważ dotarłem do wielu nieznanych dokumentów poświęconych obu postaciom. I to, co pisałem w pierwszych dwóch książkach, co mi się wydawało, że oni są już tak czy tak ludźmi bardzo tajemniczymi, no to te dokumenty pokażą, że ja sobie sam nie zdawałem sprawy, jak wielkie postacie to były, jakie wielkie układy mieli i w polityce, i w kościele katolickim, i w biznesie. I to, co oni osiągnęli, to, co my dzisiaj widzimy po tych 80 latach, bo tak się starze, akurat składa, że jutro mija 80 lat od śmierci Franciszka Saskowskiego, to, co oni osiągnęli, to, co widzimy, to tak naprawdę jest skrawek, ułamek tego wszystkiego. A nie ukrywam, że książkę będę się starał wydać na jesień, chociaż nie obiecuję, że się uda, ponieważ prawdopodobnie jesienią tego roku będzie też wielka uroczystość w Ignacewie, bo po moich dwóch książkach rodzina Antoniego Saskowskiego, jego wnukowie podjęli decyzję o ekshumacji Antoniego Saskowskiego i jego żony Heleny Saskowskiej z domu Imbierowicz. Oni są pochowani w Drawsku Pomorskim. O ekshumacji i pochowaniu ich w rodzinnym grobowcu powie Ignacewie, także przy okazji będzie wielka uroczystość, na którą zapewne też moja fundacja i ja zaprosimy, bo tu wspólnie właśnie z rodziną, z wnukami Antoniego robimy, na pewno zaprosimy też władze gminy Mogilny, powiatu mogilneńskiego, bo tam Antoni był wójtem przed wojną, także będzie dosyć duża uroczystość w powie Ignacewie, ale miała się odbyć też na wiosnę tego roku, ale niestety przez COVID to zostało wszystko przesunięte. I też nie ukrywam, pracuję nad książką Sekrety III Rzeszy Powiedzia Gnieźnieńskiego, którą w przyszłym roku będę chciał wydać. Bo się okazuje, że jest bardzo wiele takich i epizodików, ale też jeszcze nieodkrytych. Tak, związane z II wojną światową. To są takie trzy moje książki, które w najbliższych dwóch latach wydam. Dostałem też propozycję napisania książki od pewnego pisarza z Warszawy, żeby był współautorem o innych historiach drugowojennych Wielkopolskiej, ale to na razie o tym nie chcę mówić, bo to może być książka bardzo sensacyjna, ale to jak już będzie na ukończeniu projekt, no to wtedy chętnie przyjadę i opowiem radiosłuchaczom, o co chodzi. A my będziemy pytać i dociekać. Tak to wygląda tą chwilę. Karolu, tak mi się tutaj nasunęło właśnie, że masz wpływ na tym, co robisz, na przyszłą historię, jak się okazuje, biorąc pod uwagę to, co się stanie z rodziną Saskowskich. Tak, zgadza się. Przez te twoje eksploracje. To prawda. Ja nie ukrywam, że to tak się złożyło w moim życiu, że ja się urodziłem w Pałacu Popowie Ignacewie, który Franciszek Saskowski przebudował. No i tak od jakichś tam kilkunastu ładnych lat mam ogromny sentyment do Franciszka i do Antoniego. Ja tam o nich mówię, jakby byli moimi jakimiś tam dziadkami, mówię o nich Franek i Antek. No i tak naprawdę, to nie chwaląc się, no dwie moje książki, czyli Skarb Dziedzica, która wyszła w 16 roku, 2016, i Złoto Dziedzica, przywróciły pamięć o tych osobach, o tych dwóch, ale tak też naprawdę przywróciłem pamięć poprzez te książki o Marianie Haberze, Dziedzicko Odrąbia, mało kto o nim wiedział. Przywróciłem pamięć o takim misjonarzu Teodoru Wieczorku, który się urodził w lesie tak naprawdę, koło Mielna, a 30 lat pracował w Chinach, jest pochowany w Hongkongu, w kościele świętego Antoniego. O wielu innych postaciach, które tutaj przebywały. A żeby było jeszcze ciekawiej, no to w tej trzeciej książce będzie mowa też o Żninie, bo się okazuje na przykład, że Franciszek Saskowski część swojego skarbu, który odnalazł, spieniężał w jednym z punktów w Żninie. Nie będę mówił na razie głośno, o co chodzi, ale... Będzie można wyczytać. Tak, także taki będzie dosyć istotny element związany ze Żninem, z jego wizytami w Żninie. Zresztą okazało się, ostatnio do mnie też zadzwonił jeden z czytelników, że
W powiecie żnińskim mieszka człowiek, który ma dużą wiedzę jeszcze o Saskowskich i chce się spotkać, także myślę, że od niego też pozyskam ciekawe historie. To spotkanie przed tobą. Tak, to przede mną. W takim razie my czekamy na efekty tych wszystkich twoich prac. Odsyłamy na stronę fundacjahistoryczna.pl, bo to też twoja duża część działalności. Tam właśnie można spotkać te wszystkie książki, o których Karol Soberski opowiada. Skarby i tajemnice okolic Gniezna to też przy okazji tych wszystkich wyjazdów weekendowych warto poczytać, a na te weekendy, wyjazdy weekendowe i na te wszystkie podróże to zapraszamy, żeby sobie taką mapę podróży zaplanować po Jeziorze 24, którego redaktorem naczelnym jest nasz dzisiejszy gość Karol Soberski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To, co ważne w regionie. Radio Żnin FM.